Cześć. Nie ma sensu, żebyście patrzyli na mnie. Jest ładny widok, natura znacznie fajniejsza niż ja. Natomiast chciałem powiedzieć, poruszyć parę wątków. Pierwszy. Karta suwerena jest już wydawana po bardzo długiej batalii, po wielu eksperymentach i sukcesywnie będzie dostarczana różnych jakby poziomów zaangażowania członków naszej społeczności. Także cierpliwości, jeżeli nie otrzymałeś e-maila z zaproszeniem, to go otrzymasz. Pojawią się dwa tryby wydawania karty suwerena. Pierwszy to jest dla najbardziej zaangażowanych i takich wytrwałych członków naszej społeczności. Bardzo proste do uzyskania. Natomiast drugi tryb to jest, kiedy potrzebujesz referenta, czyli kogoś, kto ma kartę suwerena i jakby gwarantuje, że jesteś w miarę ogarniętym, normalnym człowiekiem, którego warto mieć w naszej społeczności. To nie jest społeczność dla wszystkich. Jeżeli ktoś się czuje urażony, może sobie stworzyć swój model, swój projekt i wykluczyć na przykład mnie. Bardzo się będę cieszył z tego. Co daje karta suwerena? No, to jest gigant tak naprawdę i to, co zrobiliśmy, jest majstersztyk, co sukcesywnie będziecie odkrywać. Pewne rzeczy nie możemy powiedzieć, natomiast jest ogromna ilość jakby korzyści, o ile jesteś suwerenem. Czyli twoja postawa, twoje wnętrze jest suwerenne. Jeżeli to nie ma teraz dla ciebie sensu, daj sobie czas, pobadaj, podziałaj, poszukaj. Wszelkie domniemane pakty, kontrakty są automatycznie skasowane. Wszelkie podległości pod prawa stanowione są tylko i wyłącznie domniemane i fałszywe. I tak dalej, i tak dalej. Za tym idzie jeszcze więcej rzeczy, ale tak jak wspomniałem, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. A, jezioro w Pirenejach. Fajne, prawda? Dużo jest tego. Kolejna rzecz to jest jakby bycie w jurysdykcji prawa naturalnego. Nie słuchajcie tych idiotyzmów, których jest w internecie ocean. Po prostu aż serce boli. Ale każdy ma prawo. Jeżeli coś z tobą rezonuje, idź w tą stronę. Przecież jeżeli jesteś faktycznie suwerenem, to rozumiesz to, że twoje działania, twoje wybory, twoje konsekwencje. Prawda? A więc masz suwerenny akt urodzenia, czyli naszą deklarację narodzin, którą otrzymałeś w momencie, kiedy zadeklarowałeś się jako suweren. I mamy trzy podpisy niekaranych ludzi o dobrym imieniu, którzy potwierdzają, że to, co mówisz, że jesteś wolny, suwerenny, ale to jest droga tak naprawdę, to nie jest cel. Więc jesteś w drodze ku suwerenności, czujesz, że jesteś suwerenem i teraz musisz odkodować cały świat, który ciebie otacza, i stać się wolnym człowiekiem. I teraz, kiedy masz deklarację narodzin, ponieważ twój akt urodzenia jest roszczeniem, jest dokumentem dłużnym, cały dług narodowy jest dzielony poprzez akty urodzenia. I odbieranie aktu urodzenia, jak niektórzy ludzie robią, zrobiłem film na ten temat, jest jeszcze bardziej absurdalne, dlatego że jeżeli jesteś pan wolny, suwerenny, i idziesz po dokument pana niewolnika, to znaczy, że kłamiesz. No bo mówisz, że to jest twój dokument. Czyli mówisz, że ich domniemanie podległości, domniemanie zgody jest właściwe. Aplikowałeś po wydanie twojego dokumentu, zapłaciłeś za to opłatę skarbową, czyli wszedłeś w kontrakt i cokolwiek oni ci wydadzą lub nie, automatycznie jest potwierdzone twoją pracą, krwią, wolą oczywiście. Także jeżeli twój akt urodzenia nie jest twój, jest oszustwem, jest domniemanym, jest zupełnie inna droga. Jest deklaracja narodzin i na pewnym etapie wypowiadamy służbę ewentualnym organizacjom, strukturom, które sobie domniemają, że ją potrzebujesz, że jesteś zadowolony z tego, co robi jakiś tam nierząd. Nie będziesz już Polakiem. Będziesz człowiekiem. Nie będziesz katolem, nie będziesz chrześcijaninem, nie będziesz tym, będziesz człowiekiem. Dlatego, że wszelkie takie metki to są domniemania podległości, prawda? Katolicy podlegają pod papieża, a papież ma różne swoje fanaberie i agendy, które tak naprawdę nie są fajne dla ciebie i dla twojej rodziny,
Nawet jeżeli sobie wyobrażasz, że są właściwe. Nie są właściwe. Ale suweren to jest człowiek, który nie ma nawet rasy. Człowiek i basta. Rasy, podziały, jesteśmy wymiksowani. Takich 100% czystych, rdzennych ludzi jest bardzo niewiele na Ziemi, a to ciągle nie zmienia faktu, że pozostali, którzy czują się suwerenni, są u siebie. Także mam nadzieję, że to jest jasne. Masz certyfikat narodzin, który zamyka, robimy odbicie lustrzane, odwrotność tego, co robi Matrix. Matrix gromadzi papeterię, która mówi, że jesteś niewolnikiem, a my pokazujemy lustrzane odbicie papeterii naszej, który ty jesteś jedynym autorytetem, jedynym beneficjentem i ta nasza papeteria mówi, że jesteś wolny. Czyż to nie jest genialne? Prawda? Czyli jak ciebie wkręcono w system, to się wykręcasz z systemu. Dalej mamy kartę suwerena, ponieważ suweren nic nie potrzebuje. Ale skąd agent Smith ma wiedzieć, że nie jesteś zbiegiem, że nie jesteś przybłędą? Ty możesz być sobie wolny, możesz sobie tworzyć jakieś tam wizje, projekty, ale jeżeli nie jesteś w Unii, jesteś bezpańskim psem, który zostanie złapany przez Hycla. Jeżeli jesteś w Unii, jesteś członkiem społeczności, do której Hycel nie może podejść, dlatego że automatycznie poniesie konsekwencje. Twoje larum, twoje problemy wynikające z twoich działań w samowolce, bez bycia w Unii, skończą się dramatycznie. To jest gwarantowane. Prędzej czy później. Także warto przynależeć do czegoś. Do czegokolwiek, co uważasz i czujesz, że jest autentyczne i wartościowe. Bardzo cię proszę o to, żebyś wziął to pod uwagę. Nie robimy nic na własną rękę. Działamy jak watacha. Działamy stadnie. Zorganizowani, przygotowani. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale popierdoły muszą się trzymać z daleka. Nie będziesz wszczynał awantur zadym po to, żeby inni ciebie z tego wyciągali. Bo też poniesiesz konsekwencje. Certyfikat urodzin, karta suwerena i certyfikat rezydencji podatkowej. Dlaczego? Dlatego, że Matrix ma roszczenia. Ma roszczenie do twojej fikcji prawnej, ale ta twoja fikcja prawna jest zaparkowana bardzo często w twoim domu, być może w twojej restauracji, w hotelu, w twojej działalności, a więc już musisz mieć znowu lustrzane odbicie, czyli no jak to, nie płacić podatków? Przecież wszyscy musimy płacić. Gwarantowane są podatki i śmierć, prawda? A więc masz certyfikat rezydencji podatkowej, która według prawa, według konstytucji i obwieszczenia suwerenów, twój podatek, twój obowiązek jest równy zeru. Nie możemy narzucić na nikogo nic. Jesteśmy zdecentralizowani, żadnych wodzów, żadnych liderów, żadnej centrali, a przede wszystkim nikt nie będzie narzucał ci czegokolwiek. Jeżeli jest coś ważnego, co musimy zrobić i potrzebujemy na to środki, to poinformujemy wszystkich suwerenów, jaka jest sytuacja, jakie są potrzebne środki, jak to będzie wszystko zrealizowane. I jeżeli będziesz na tyle, że tak powiem, przejrzysty w naumyśle i zobaczysz, że to jest dla ciebie korzystne, to będziesz partycypować w takim stopniu, w jakim możesz, prawda? Tak to powinno się odbywać. Nie czerpiemy zysków i korzyści, nie gromadzimy kapitału, tylko planujemy jakby ekspansję. Ekspansję na wielu przestrzeniach. Potrzebujemy, wszystko potrzebujemy. Potrzebujemy nie tylko stada prawników, ale potrzebujemy też technologię. Potrzebujemy wynalazców, wszystkich, którzy chcą i będą współpracowali z nami w jurysdykcji prawa naturalnego bez wchodzenia w konflikty z Matrixem. Trzymamy się z dala od Matrixa, dlatego że Matrix jest zbudowany, skonstruowany na walkę, na przemoc, na terror. No niestety to nie jest nasza domena. Nasza domena to jest wolność, po prostu szacunek i przede wszystkim prawo w pełni. Pełnoprawność, a nie jakaś tam legislacja czy jakieś inne pierdoły zbrodnicze bardzo często. Kolejny krok to jest wymiana dokumentów i rejestracji na twoich pojazdach. No bo jeżeli ty jesteś suwerenem, ale oznaczenia twojego samochodu oznaczają, że jesteś podległy pod jurysdykcję, pod firmy, pod korporację, która jest w handlowych umowach z innymi korporacjami, tak jak Unia Europejska przykładowo, to i tak będziesz w jakiś sposób prześladowany. Skąd gestapo policyjne ma wiedzieć, że jedzie suweren? Dlatego
potrzebujesz suwerenne oznaczenia na Twoich ruchomościach, nieruchomościach i tak dalej. Zaczynamy od samochodów. Dokument rejestracyjny, który mówi, że człowiekiem rejestrującym w swojej jurysdykcji i jedynym autorytetem, beneficjentem i panem tego pojazdu jest suweren w suwerennej administracji. Dostaniesz rejestrację, bardzo fajne, jestem zachwycony, dostaniesz dokument rejestracyjny do pojazdu i musisz wymienić swoje prawo jazdy komercyjne, które mówi, że jesteś licencjonowany przez Matrixa do prowadzenia pojazdu na określonych warunkach, musisz wymienić na suwerenny dokument, który jest równoznaczny z prawem jazdy, jednakże oznacza, że ty jesteś człowiekiem, który podróżuje, który nie czyni żadnej komercyjnej działalności. Jesteś wolnym człowiekiem w podróży. Nie podlegasz pod obowiązki ubezpieczeniowe, pod cokolwiek, ponieważ jesteś podróżującym. Tylko ktoś, kto działalność ma komercyjną, musi, że tak powiem, partycypować w pewnych umowach, układach handlowych. To będziemy rozwijać w osobnym nagraniu za parę tygodni, za parę miesięcy. Jeżeli będziemy gotowi, będziemy szli dalej. Czyli każdy, kto prowadzi samochód prywatnie, będzie miał swoje wszystkie oznaczenia oraz zaświadczenie o tym, że robi to prywatnie. Jeżeli jakieś gestapo policyjne ma jakiś problem, dajesz mu na każde pytanie, dajesz mu odpowiedź. To nie są rzeczy dla ciebie. Ty nie potrzebujesz nic poza zdrowym rozsądkiem i świadomością. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jest znacznie więcej do opowiedzenia, do wyjaśnienia w tej sytuacji, ale nie na tym etapie. Nie ma takiej potrzeby. Zauważycie jeszcze kilka zmian w przestrzeni Republiki Suwerenów, rps.international i przestrzeni Ariów, które mają ułatwić nam realizację różnych naszych projektów, naszych wizji, które prowadzą do maksymalnego uwolnienia człowieka z terroru, jaki proponuje nam Matrix. Oj, będzie się działo. I po naszej stronie, i po stronie Matrixa będziemy bardziej responsywni. Mamy już zaczątki jakby administracji takiej formalnej, także za chwilę będziemy mieli ludzi zakontraktowanych, którzy będą pracować dla nas. Nie dla ciebie. Nie dla ciebie. Nie, że ojej, bo ja pół roku temu wpadłem w kabałę, w jakieś sytuacje. To wszystkiego dobrego. To wszystkiego dobrego. W momencie, kiedy stajesz się formalnie członkiem naszej społeczności, partycypujesz w naszych działaniach, wtedy masz dojścia do pewnych opracowań, informacji i do pomocy w zakresie, który jest dostępny. Nic innego. Także jeżeli ktoś teraz walczy z jakimś urzędem lub walczy z sądami i tak dalej, to wszystkiego dobrego. Możesz się uczyć, możesz się wzorować na różnych opracowaniach, ale jesteś zdany na swoją łaskę, dlatego że my mamy naprawdę garstkę ludzi, którzy pracowali przez kilka lat po to, żeby stworzyć coś, co teraz stworzyliśmy. I teraz, żeby to funkcjonowało, potrzebujemy zatrudnić ludzi, wypłacać im wynagrodzenia za to, że będą zobligowani do sumiennego wywiązywania się z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Jeżeli nie, nie szkodzi. Może za pół roku, może za rok, może za dwa lata. Jeżeli czujesz, że coś jest z tym nie tak, na pewno tak jest, tym bardziej nie jesteś, że tak powiem, potrzebny w tej przestrzeni. Obserwuj, rozwijaj się, ucz. Kiedy będziesz gotowy, zapraszamy. Serdeczności.